przyniosłam. I one, ja po prostu traktowała mnie jak służące. One wodę przynosiły, one mi sprzątały, one dbały o mój humor, żebym ja była w dobrym humorze. I pośrednicy, którzy tutaj wykupywali domy zburzone, cegłę rozbierali na transporty i szła na wschód. Nie tylko na odbudowę Warszawy zniszczonej, ale także do mojego rodzinnego miasta Sokowa Podlaskiego. Budowano tam domy. Mój kuzyn wybudował dom z cegły wrocławskiej. No więc to była pierwsza wiadomość o Wrocławiu. Regina Stermich okupację przeżyła w Rzeszowie. Do Wrocławia przyjechała jako jedna z pierwszych w maju 1945 roku. Miała wtedy 28 lat. Pani Regina zakochała się we Wrocławiu i przez wiele lat jako przewodnik oprowadzała po nim turystów. W tygodniku czy tam w gazecie wrocławskiej przeczytałam taką wiadomość, że do Wrocławia przyjechała grupa kulturalno-naukowa z Ministerstwa Oświaty w Krakowie, bo w ten czas był w Krakowie, bo Kraków już działał. No i że tutaj będą uruchamiane wyższe uczelnie. I sobie przypomniałam, że przecież ja mam połowę dyplomu z Politechniki Lwowskiej. Z tego zdecydowałam, że w tej chwili jadę do Wrocławia, żeby właśnie kończyć naukę na Politechnice. I tak też zrobiłam. Szukałam środka lokomocji w jakiś sposób. Aż nareszcie znalazłam na kolei pociąg towarowy z odkrytymi, to się nazywają te wagony, nazywają się lorki, na których wozi się pnie drzew. I ja właśnie na takim pustym wagonie, jedyne, a na każdym wagonie też siedzieli ludzie, dojechaliśmy do Katowic. Na dworcu przenocowałam całą noc i na drugi dzień dostałam się do pociągu, który jechał właśnie na zachód. Jechał na zachód, do Wrocławia. Tyle tylko, że nie dojechał do Wrocławia, dlatego że jak dojechał do Kluczborka i zrobiło się już ciemno, no to w ten czas pociąg się zatrzymał, wszyscy pasażerowie wylezli, weszli do bo tam nic nie było zniszczone, weszli na dworzec i tam na tych ławkach myśmy spali aż do rana. Rano znowuż pociąg zagwizdał, wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy. Dojechaliśmy do Odry. Do Odry, tutaj jak jest ten most kolejowy, to właśnie do tego. Most był zerwany i stop. Przez Odry był przerzucony most pontonowy. Wszyscy ze swoimi, tam tobolków dużo nie było, ale każdy tam coś niósł. Przeszliśmy na drugą stronę, na drugiej stronie pociąg był podstawiony. No i dojechaliśmy do dworca na Odrze. Dworzec na Odrze nie był zniszczony. To był 1 lipiec 1945 rok, godzina 1:30, 13:30. No, wszyscy, którzy tam byli na tym dworcu i w okolicy wylezli, zobaczyć, jacy Polacy przyjechali tutaj, bo Polacy przyjeżdżali tutaj na szabr. Wszyscy w ten czas, którzy tutaj przyjeżdżali, to byli witani jak najdrożsi, jak krewni. To nie było, że to jest pan Kowalski, pan Wiśniewski, a ten prezydent, a ten prezes, a ten jeszcze jakiś tam inny doktor, ale no, rzucali się sobie w ramiona i rozklejamy się. No dobrze, a to się nie zdarza u mnie. Poprosiłam, żeby mnie skontaktować z naczelnikiem nie miasta, tylko stacji kolejowej. Boże, jak on mnie przyjął, tak jak ja bym była jego rodzoną siostrą. Zajął się mną, zaraz przydzielił mnie pokój w mieszkaniu kolejarzy, no bo to są te domy kolejowe, tam były mieszkania kolejowe. A sam razem ze mną poszedł pokazywać mi Wrocław. Zdzisław Rozbicki urodził się w Sokołowie Podlaskim. Do Wrocławia przyjechał w roku 1952. Przez całe życie związany był z wojskiem. Obecnie jest generałem w stanie spoczynku. To było morze gruzów. Oni mówili, że Wrocław to ruiny, zniszczone. Wiesz, ale da się żyć. Stobówki, szkoły zawodowe,
wysiadam, ciemności, wie pan. Pytam jednego gościa, jak tam dojechać do tej leśnicy, drugiego. No trzeci wreszcie mówi, panie, siadaj pan w piątkę i w Pliczycach pan się przesiądzie w trójkę. I jadę, wie pan, przez ten plac z 1 maja. Boże, morze gruzowiska, gruzy, porozwalane to. Jadę tą Legnicką. Legnicka, dobrze mówię, Legnicka. Po jednej, po drugiej jest morze gruzów, domy poprzewracane, gruzy, domy spalone po jednej, po prawej stronie. I pojechałem wtedy do leśnicy, tam był mój pułk, była moja jednostka, w której służyłem. Co ja tu będę robił wśród tych spalonych domów, zgliszcz? To było, przecież to były te czasy, kiedy tu gajewicką kolejka kursowała i gruz wysypywali tam, gdzie w tej chwili to jest ten ośrodek sportowy po prawej stronie na Skarbowców. Tam sterty gruzów, gdzie wojsko później to jakoś tam usypywało. To jeszcze kolejki kursowały. Krzyki były zniszczone, bo Armia radziecka od południa uderzyła. Oni, Niemcy myśleli, że od wschodu, a oni uderzyli od południa i od zachodu. Południe i zachód były zdruzgotane, tak właśnie jak po tornado. A Stare Miasto i Ostrów Tumski były uszkodzone bombami. Te wszystkie uszkodzenia, które były, to były tylko zbombardowania. A ten Śródmieście, Olawskie, i teraz Psiepole, Karlowice, Oporów, to wszystko było, można powiedzieć, o tak Olawskie powiedziałam, to można powiedzieć, że prawie w ogóle bez zniszczenia. Jak wyglądała ulica Pomorska? Idąc w kierunku miasta, po lewej stronie była, myśmy szli chodnikiem, po lewej stronie jezdnia, a jezdnia była w poprzek tymi kozłami przeciwczołgowymi założona, a po prawej stronie, tam gdzie dzisiaj jest park, to był no puste miejsce, plac z mogiłami żołnierzy niemieckich i baraki żołnierzy niemieckich. I tak tą ulicą przeszliśmy, skręciliśmy na Dubois. Ja po raz pierwszy z takiego Rzeszowa, jak przyjechałam, zobaczyłam właśnie wrocławskie kamienice. Jakie one były wspaniałe, jakie one były bogate. I pomimo tego bombardowania, pomimo tego prochu i chodlanków, jakie one były czyste. Wprowadził mnie do tej kamienicy, bo on miał tam swoją kwaterę. Podwórko z drzewami, z kwiatami, z ogródkami. Tamte frau, które jeszcze mieszkały w tych... Słuchajcie, jak ja przyjechałam, to Polaków było tylko 3 tysiące, a Niemców jeszcze było 300 tysięcy. Ja zobaczyłam szpital, który teraz już będzie zburzony, mianowicie wojewódzki szpital. Tam była malowidło ścienne. Szpital Wszystkich Świętych. To na mnie zrobiło bardzo wielkie wrażenie. Szliśmy wzdłuż fosy, którą ja po raz pierwszy w życiu widziałam, i to musicie wy wiedzieć, że to jest autentyczna fosa. Jak ją w średniowieczu napełnili wodą, tak ona do dnia dzisiejszego jest tą wodą napełniona. I przeszliśmy przez ten drewniany mostek, tam między platanami, dalej idąc wzdłuż fosy. Przeszliśmy do Starego Miasta. Zobaczyłam budynek uniwersytetu, bardzo się wzruszyłam. Zobaczyłam rynek, który zrobił na mnie bardzo wielkie wrażenie. Niemcy to trochę inaczej. To życie wyglądało niemieckie, na terenach niemieckich byłych, niż u nas na ścianie wschodniej na przykład. Dzisiaj się mówi, wie pan, o blokowiskach. Ludzie, którzy nie mieszkali w takich chałupkach, jak ja mieszkałem, gdzie okna, o tak jak tu dotykały ziemi, gątem kryte, bez Sławojka, za stodołą, w mieście powiatowym,
wody bieżącej żadnej, studnia u sąsiada, energii elektrycznej nie było. I wreszcie dostaję w bloku, dostaję mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, gdzie jest ciepła woda, gdzie jest ogrzewanie, gdzie jest gaz. To tak jakby z nocy, z burzy, przejść na pogodę pełne słońca, jasności. To ogromna była różnica, mimo że to jest blokowisko. Chodziło się środkiem ulicy, dlatego że baliśmy się, że domy się pozawalają. A naprzeciw mnie, czy z drugiej, czy z tej strony, idzie Niemcy. I to nie młodzież, ale w ogóle Niemcy. Ja idę, a oni: dzień dobry, frau Regina, dzień dobry, frau Regina. I tak na każdym kroku. Ja dostałam mieszkanie, gdzie jeszcze byli Niemcy, a szczególnie było trochę Ślązaków, no, godole po polsku. Jako tako, ale to w gruncie rzeczy byli Niemcy. Frau Regina, jak się pani spało? Frau Regina, pani kwiatki przyniosłam. I one, ja w ogóle traktowałam je jak służące. One wody przynosiły, one mi sprzątały, one dbały o mój humor, żebym ja była w dobrym humorze. Kwiatki przynosiły, jak mówiłam, porządek. Jak przyszedł czas, kiedy Niemcy zaczęli, ich nikt nie wyrzucał. Oni sami chcieli, oni tutaj nie chcieli zostać. Nawet ci Ślązacy, którzy marzyli o tym, żeby tutaj była Polska, to na skutek tego bałaganu, jaki tutaj powstał, to woleli jechać, jak to się w ten czas mówiło, do NRF-u, bo to w ten czas był NRF, i wyjeżdżali. A to teraz Niemcy krzyczą, że ich Polacy wyrzucali. Nic podobnego, oni mogli zabierać wszystko, co oni chcieli. Pamiętam, było kilka rodzin na Krępickiej, w Leśnicy, niemieckich. Kilka rodzin. Ogrodnik. Pamiętam. Nawet żona miała z nią kontakty, robiła drzemy różne, powidła. To był ogrodnik. Żona kupowała od niej, wie pan. Ale ludzie, którzy wykazywali pokorę, oni mieli świadomość. I tak to wynika z tego dialogu. Ja tam czasami zaglądałem. To była niemiecka rodzina, typowo niemiecka rodzina. Chyba zostali dlatego, że tam trochę Rosjanie się zainteresowali. Oni chyba pracowali, jeszcze trochę byli. Jeszcze byli w 52 roku, rodzina niemiecka. I wie pan, oni się zachowali bardzo pokornie. Mieli świadomość, że oni uczynili Polakom, światu, krzywdę. Że nie tylko Hitler był zbrodniarzem, przecież myśmy widzieli, jak się Niemcy zachowali. A to wszystko były miejsca spacerowe. To właśnie ulica Troguta i to. I tam wzdłuż tego były położone właśnie różne jakieś takie kioski, nie kioski. I na ulicy, tam, gdzie jest ten taki duży przystanek tramwajowy naprzeciw tego hotelu, placa. Dziś tam jest apteka. A w tym miejscu, to nie był budynek, ten obszar był mało uszkodzony. W tym miejscu była piwiarnia. O właśnie, to będzie obrazek. W tym miejscu była piwiarnia i myśmy tam chodzili na piwo. Smakowało nam. Na tej piwiarni, to była jedyna piwiarnia w całym Wrocławiu. Do tej piwiarni chodzili wszyscy. Najczęściej to byliśmy na potańcówkach, na zabawach w Domu Kultury w Leśnicy. Najczęściej. Tam zamek jest w parku. Tam, ale najczęściej to w tym Domu Kultury na Średzki, jak się jedzie do jednostek w kierunku dworca, był Dom Kultury. I myśmy tam od czasu do czasu spędzali czas. Orkiestra grała, butelka wina, patykiem pisana za parę złotówek. Przy tym winie siedzieliśmy, prawda? Ulica Troguta,
ulica Jedności Narodowej, na rogu ulicy Szewskiej i Wita Stwosza, gdzieś w tamtej okolicy, też w jakiejś mało rozwalonej kamienicy, przyjechał ze Lwowa pewien restaurator, który się nazywał Fonsio. I ten Fonsio dawał lwowskie jedzenie. Więc tam ludzie przychodzili, ale to przychodzili tam, jak się przychodzi dla przyjemności. Wiecie, jakie w ten czas było przysłowie? Bo żeśmy się w stolówkach stolowali. Jedźcie dorsze, bo są rzeczy gorsze. Bo Niemcy tutaj mieli całą masę właśnie tych takich właśnie z ryb solonych, czy marnowali, czy jakichś. No i tym myśmy się, tym, co tutaj znaleźliśmy w magazynach, to tym żeśmy się żywili. No. Prywatnie żadnych obiadów się nie gotowało, najwyżej. No chleb był, naturalnie, że chleb był. No coś tam do chleba było. No wiem, że w ten czas...